Weekend FM. Dzisiaj świętujemy Ogólnopolski Dzień Radia, a świętujemy w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy zechcieli nas odwiedzić. Naszym tutaj radiowcem z kamienia jest Darek, który często do nas dzwoni. Dzień dobry. A teraz Elvis z Tucholi. Witaj serdecznie. Witam ciebie, Darku, witam wszystkich słuchaczy. Maria w naszym studio. Witaj bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Witaj Jacku, dzień dobry. Witam, cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Widzimy się i słyszymy. W naszym studio Łukasz właśnie z Kościerzyny i Marek Marcinkiewicz, bo ja tak jakoś podskórnie czułem, Łukaszu, że ty bardzo chcesz się z Markiem spotkać. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, radio pojawia się każdego dnia, odkąd wstaje punkt pierwszy programu. Odpalam komputer, no i Radio Weekend. Zawsze, gdy wstaję rano, włączam wasze stacje, ponieważ jesteście bezkonkurencyjni. Do tego kwestia dobrego nastawienia, szczypta uśmiechu i dzień zaczynam wspaniale. Dzięki wam. Więc tą piosenkę dedykuję moim najbliższym. Dlaczego Radio Weekend? Przede wszystkim fajna muza i dużo takich aktualności na bieżąco, wiadomości z terenu, z regionu, ciekawostki. To jest podstawa, to co się dzieje wkoło nas. Lubię pisać właśnie w niedzielę o godzinie 17. Jest taka fajna audycja muzycznych wspomnień czar. Dziękuję. Na antenie radia Weekend FM. Fajnie zderzyć swoje wyobrażenie, bo odbieramy tylko dźwięk. Widzimy po raz pierwszy człowieka, którego znamy od lat, ale tylko właśnie z tej jednej strony odgłosu i często to zderzenie z rzeczywistością jest szokujące. Coś można sobie wyobrażać, później to jest zupełnie inaczej, jest to taki efekt wow, ale to jest zupełnie inaczej niż myślałem, ale jak najbardziej pozytywne wrażenie. Bardzo fajnie, jestem mile zaskoczony całą atmosferą, całą tą otoczką, całym waszym studiem i przede wszystkim wejściem na żywo. Jedyne chyba radio, które daje mi muzykę, którą ja lubię, czyli dla każdego coś miłego, i radio, które jest bardzo blisko ludzi, mieszkańców. No jestem w niebo wzięty. Mógłbym tutaj siedzieć i nawet kawę parzyć i zostać. Przede wszystkim wejście na antenę to będzie na pewno największe emocje, ale pozytywne. Cieszę się, że mogłem tutaj być, no spełniło się moje marzenie. Być w tym pudełku w środku. Jak w takim małym pudełku zmieści się tyle ludzi, no fantastycznie, bardzo się cieszę. Adrenalina była wielka. Miło, bo no mówię, spełniło się moje marzenie, a przeżyć życie, realizując te marzenia, to jest coś cudownego.